Wtorek, 6 dzień września, Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Wraz ze mną w studiu Adam Michalik. Adam, witam Cię. Witam. Adam, jak co tydzień, już zdążyliśmy się przyzwyczaić, wpadliśmy w ten rytm. Emocje, sporo tego, więc zaczynamy, nie będziemy przeciągać. Trzecia liga, grupa trzecia i tutaj dwóch naszych przedstawicieli. KGHM Zenan Polkowice udał się na swój mecz do Żmigrodu, aby zmierzyć się z tamtejszym Piastem. Już od początku podopieczni Jarosława Pedryca ruszyli do zdecydowanych ataków. Do ogarnej sytuacji w 30 minucie nie wykorzystał Rafał Karmelita. No i niestety ta sytuacja się zemściła. Do przerwy to gospodarze schodzili z jednobramkowym prowadzeniem po bramce Damiana Celucha. W 50 minucie Mariusz Szyszkiewicz znalazł się drogę do bramki gospodarzy, jednakże sędzia dopatrzył się pozycji spalonej, no ale to, co się nie udało Mariuszowi, udało się Rafałowi Karmelicie, który popisał się piękną przewrotką, no i doprowadził do remisu 1-1. W dalszej fazie meczu byliśmy świadkami wymiany ciosów, jednakże szczęście uśmiechnęło się do podopiecznych Jarosława Pedryca. Kapitalnym uderzeniem z 25 metrów popisał się Piotr Kazikiewicz, jednakże tego wyniku nie udało się dowieść do końca. Gospodarze za sprawą Jurija Furty doprowadzili do remisu. Wynikiem 2-2 zakończyło się to spotkanie. Jeżeli chodzi o innego naszego przedstawiciela rezerwy Miedzi, to one niestety musiały uznać wyższość rezerw Śląska Wrocław. Jedna bramka przed przerwą i jedna bramka po przerwie. Ostatecznie podopieczni Piotra Jacka przegrali 0-2 we Wrocławiu. Adam, w dalszym ciągu czekamy na takie ruszenie z przysłowiowego kopyta chyba obu zespołów, bo po tym dobrym początku rezerw Miedzi teraz troszeczkę słabsza dyspozycja, no ale jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, że te dwa zespoły, które w ubiegłym sezonie walczyły o to, aby gdzieś zwyciężyć w tej lidze, no bo o Miedziance też tak trzeba powiedzieć, nie wyobrażam sobie, aby oba zespoły nie znalazły się na stałe w tej górnej połówce tabeli. Niepokojące są wyniki z tej ostatniej kolejki. No, obydwa nasze zespoły grały z drużynami, które występowały w tej trzeciej lidze Dolnośląsko-Lubuskiej w poprzednim sezonie, czyli Piastem, Żmigród i Śląskiem 2 Wrocław. No, żadnemu z nich nie udało się wygrać. No, to na pewno nie jest jakieś dobre prognozy przed kolejnymi spotkaniami. No, już kilka kolejek minęło w tej trzeciej lidze. No, warto by było się obudzić. No. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, nie wygląda to zbyt dobrze, to trzeba przyznać. No, tak jak wspomniałeś, Miedzianka dobrze zaczęła, ale teraz no, traci te punkty. Kolejna kontuzja w ostatnim meczu. Mateusz Cieśnik musiał opuścić boisko z powodu urazu barku. No, Piotr Jacek widać, że ma coraz bardziej ograniczone pole manewru. To na pewno nie ułatwia mu pracy, no, ale myślę, że w końcu obydwa zespoły odpalą, no ale nie wydaje mi się, żeby już grały w tej lidze o najwyższe cele. Tak, po tych pierwszych kolejkach Miedź zajmuje 10. pozycję już ze stratą 7 punktów do lidera z Jastrzębia Zdroju. KGHM Zenan Polkowice jest 14, znajduje się w strefie spadkowej na tą chwilę ze stratą 4 oczek do rezerw Miedzi. Popatrzmy na komplet wyników z trzeciej ligi. Tak jak już wspominaliśmy, jeżeli chodzi o nasze zespoły, Polkowiczanie w Żmigrodzie zremisowali 2-2, a rezerwy Miedzi, mierząc się z rezerwami z Śląska Wrocław, musiały uznać ich wyższość, przegrywając 0-2. Mamy swoje problemy tutaj w trzeciej lidze, ale też no, tą siłę trzeciej ligi potwierdza też na pewno zwycięzca ubiegłorocznych rozgrywek Górnik Wałbrzych, który na tą chwilę jest ostatni w tabeli. Tym razem przegrał ze Stalą Brzeg 1-2. Na tym kończymy analizę tego, co działo się w trzeciej lidze. Przenosimy się na boiska czwartoligowe. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na bardzo ciekawie zapowiadającym się spotkaniu rezerw Miedzi z Orlą Wąsosz. Poproszę o materiał wideo. Lubinianie w starciu z drużyną powiatu górskiego byli zdecydowanie lepsi. Już w 22 minucie wyszli na prowadzenie po uderzeniu Gizińskiego. Podopieczni Andrzeja Turkowskiego w kolejnych fragmentach spotkania kontrolowali wynik meczu, a kropkę nad i postawił na 10 minut przed końcem Szymankiewicz, który bramką na 2-0 ustalił wynik spotkania. Na pewno się z tych punktów cieszymy. Mankamentów troszeczkę było w tej grze, ale mimo wszystko gramy bardzo młodymi zawodnikami. Czterech chłopaków w czerwcu skończyło wiek juniora, pozostali są juniorami. Dzisiaj zdarzyli się znowu z seniorską piłką i to taką nie najgorszą, bo z tego, co było widać dzisiaj na boisku, Wąsosz
ma sporo doświadczonych i fajnych zawodników. Przede wszystkim bardzo dominowali fizycznie. Baliśmy się mocno stałych fragmentów gry. Dzisiaj chłopcy powalczyli. Chwała im za to. Gratuluję bardzo zespołowi za zdobycie tych dwóch bramek i trzech punktów. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, że muszą jakby czuć się w tą rolę czwartoligowca i z tymi seniorami nie będzie nam wcale łatwo. Zadowoleni z Lubina wyjeżdżali również goście, którzy pomimo porażki pokazali się z bardzo dobrej strony. Szkoleniowiec drużyny z Wąsosza podkreślał, że choć Zagłębie było w tym meczu lepsze, to jego losy mogły się inaczej potoczyć, gdyby Orla wykorzystała swoje sytuacje na początku spotkania. Myślę, że Zagłębie wygrało ten mecz zasłużenie. Szczególnie dominowało w drugiej połowie. Widać dobre przygotowanie fizyczne zespołu, technikę, gra na 1-2 kontakty. Dzisiaj w takiej temperaturze ciężko nam się grało. Natomiast myślę, że tak jak pan powiedział, wyjeżdżamy stąd z twarzą, bo nie zamurowaliśmy bramki. Pewnie, że można mówić, gdybyśmy te pierwsze 15 minut, dwie sytuacje bramkowe Kaucha wykorzystali, czy rzut wolny Kędzi, można by było inaczej się zamurować i wtedy bronić tego wyniku. Natomiast po pierwszej akcji takiej Lubina składnej strzelili bramkę i to nam podcięło skrzydło. Po czterech kolejkach grupy zachodniej Dolnośląskiej czwartej ligi liderem jest Orkan Szczyrzykowice, który o dwa punkty wyprzedza rezerwy Zagłębia Lubin i Stal Chocianów. Adam, ta porażka na pewno nie przynosi wstydu drużynie z Wąsosza. Powiem tak, bardzo szanuję te drużyny, które awansowały do tej czwartej ligi z tej okręgówki. Dobrze się spisują, nawet te ostatnie poczynania Zametu budzą nadzieję. Ale do czego dążę? Mam wrażenie, że mimo tego, że zdrowym dorobkiem punktowym wracają piłkarze Orli, to chyba nawet wyżej podnieśli poprzeczkę niż Stal Chocianów, która z trudnego terenu w Lubinie wywiozła jeden punkt. No tak, Orla Wąsosz to jest zespół grający w piłkę. To raczej nie stara się bronić, tak jak trener Bolkowski mówił, nie stara się murować tej bramki. Starają się grać swoje. No wiadomo, grając przeciwko rezerwom Zagłębia, no to ciężko rywalizować, walczyć. Iść na wymianę ciosów. Dokładnie, no ale podjęli się tego, starali się, mieli swoje sytuacje, więc no chwała im za to, no, bo o to wszystkim chodzi. No, no ci młodzi zawodnicy, którzy przy Krzyśku Kędzi grają przede wszystkim w Orli Wąsosz, oni się nie nauczą niczego murując bramki. To właśnie trzeba próbować iść na wymianę ciosów i a nuż się wtedy uda coś. No i wtedy wyciągać wnioski z takich błędów, które się popełnia. No, murując bramkę, no to tych młodych zawodników można tak naprawdę piłkarsko zabić. No, można powiedzieć, że rezerwy Zagłębia były łaskawe dla swojego przeciwnika, no, po tych ostatnich kolejkach wysokie bardzo zwycięstwa. No, ale, tutaj ale też nie można odbierać tego z dobrej gry Orli Wąsosz. No, to nie, też miało to wpływ, to, że po prostu no to Orla no, tak się wpisywała bardzo dobrze i dlatego nie straciła aż takiej ilości bramek. Pamiętajmy, że przed tą kolejką Orla Wąsosz była jedną z dwóch drużyn w całej Polsce, która nie straciła dotąd bramki, więc to naprawdę jest na poziomie czwartej ligi. No, 369 zespołów w całej Polsce i tylko dwa nie miały straconej bramki. Więc to też o czym świadczy o tej dobrej grze podopiecznych trenera Bolkowskiego w tym sezonie. Trener gości wspominał o tym, że mieli swoje sytuacje. To głównie było te pierwsze 15 minut. Ciekaw jestem, jaki przebieg miałoby to spotkanie, gdyby się udało zrobić to, co udało się Stali Chocianów, bo Stal już w drugiej minucie strzeliła bramkę i później bardzo umiejętnie się broniła, wywiozła jeden bardzo cenny punkt z tak trudnego terenu. Ciekaw jestem, jakby to wyglądało w tym właśnie w tych pierwszych 15 minutach, gdyby Orli udało się zdobyć bramkę. Myślisz, że byliby w stanie wtedy dopiąć swego? Wydaje mi się, że byłoby ciężej niż w przypadku Stali Chocianów. Stal Chocianów ma zdecydowanie więcej tych wysokich zawodników, no, z którym łatwiej jest rywalizować, zwłaszcza broniąc się skumulowaną obroną, czyli 7-8 zawodników w polu karnym, takich bardzo wysokich, no to ciężko jest nawet na te indywidualne zagrania tych dobrze ogranych technicznie zawodników Zagłębia. No, tutaj z tym wzrostem Ford jest troszeczkę niżej. No, co prawda jest Łukasz Stuczyk między innymi, który jest bardzo wysoki, no, ale pozostali zawodnicy no, są troszeczkę niżsi, więc byłoby ciężko. No ale z drugiej strony no, Orla Wąsosz ma zawodników, którzy przy skumulowanym ataku Zagłębia mogliby bardzo dobrze wyjść z kontrą i mogliby podwyższyć ten wynik spotkania, więc ciężko wyrokować, aby to wyglądało dalej. Adam, wspomniałem o Stali Chocianów. Stal nie przestaje zadziwiać. Stal idzie siłą rozpędu, jako Beniaminek. Proszę bardzo, GKS Warta Bolesławiecka, Stal Chocianów 0-2. Bramki Sebastian Burda, Radosław Czerep, kolejne trzy oczka. No tak, jak to kolokwialnie można powiedzieć? Jedziemy dalej. Stal Chocianów gra bardzo dobrze, no ale no, GKS Warta Bolesławiecka to nie jest zespół czołowy w tej lidze. No.
Tam drużyna Kaliciaka no, prezentuje, wiadomo, poziom, nie wiem, zbliżony do, w tym momencie do zametu Przemków bardziej niż do tych zespołów Szczuba, czyli Orkana, Stali Chocianów, czy nawet Orli Wąsusz, o której wspominaliśmy. No, zobaczymy, jak to będzie w kolejnych meczach. Czekamy na kolejne spotkania w wykonaniu Stali. No, z czołówką tabeli to będzie kolejne sprawdzian. Pierwszy z Dali, tak naprawdę, można powiedzieć na szóstkę, bo remis w Luminie to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No, często jest tak, że te zespoły idą siłą rozpędu po awansie, a potem, gdy przychodzi jedna porażka, no to troszeczkę powietrze z tego schodzi. No, wiadomo, kiedyś ta porażka nadejdzie, zobaczymy, jak wtedy zespół trenera Wolana zareaguje na to. Adam, ja na pewno byłem ciekaw spotkania w tej czwartej lidze pomiędzy Zametem Przemków a Spartak Grabowice. Z jednej strony Zamet, który z meczu na mecz wygląda coraz lepiej, a z drugiej strony no, dobre wejście w sezon Spartak Grabowice i te dwie bardzo wysokie porażki, bo i w Głogowie i w spotkaniu u siebie z rezerwami Zagłębia, bodajże 1-7, tam w Głogowie 1-5. I byłem ciekaw, czy zespół się podniesie, a czy znowu ten progres będzie postępował w przypadku Zametu Przemków. Wynik 3-3. No i tak, dwa hat-tricki. Z jednej strony Drabik, z drugiej Smoliński. Mecz jak roller coaster. Tam nie było chyba momentu, w którym byłyby dwie bramki przewagi. Tam mecz jak dwóch bokserów, cios za cios. No i podział punktów. To chyba dobry wynik dla obu zespołów. Wydaje mi się, że to jest dobre prognozy dla Zametu Przemków, niekoniecznie dla Sparty Grabowice. No, liczyłem, że po tym dobrym spotkaniu w pierwszej kolejce przeciwko Granicy Bogatynia, gdy drużyna trenera Żmudzińskiego grała bardzo dobrze, wygrała. No, potem co można powiedzieć, że dostała przez sobie dwa gongi od rywali. No i liczyłem, że teraz się odbudują. No, ostatecznie Zamet pokazał, że jeszcze nie złożył broni w tym sezonie w czwartej lidze. Z meczu na mecz to coraz lepiej wygląda i w końcu doczekamy się tego pierwszego zwycięstwa drużyny z Przemkowa. A są no już i wtedy może. No są o włos i w najbliższych kolejkach myślę, że no, Zamet stać na, nie tylko na zwycięstwo, ale także na sprawienie jakiejś niespodzianki. No. Pamiętajmy te perturbacje tuż przed sezonem. Daniel Dudkiewicz odchodzący z Zametu Przemków, troszeczkę tam musiała być zmiana trenera, troszkę zmiana koncepcji, to w końcu odpali. No, odpali i zobaczymy, na czym Zamet się zatrzyma, bo sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach. Zobaczmy może komplet wyników z tej serii spotkań. AKS Trzegom, Nysa Zgorzelec 3-1, Lotnik Jeżów Sudecki, Orkan Strzelczykowice, nie było niespodzianki. Orkan zwyciężył pewnie 4-1, tutaj Śliwiński show, można byłoby powiedzieć, dwóch braci, z czego ten młodszy Michał zdobył jedną bramkę, a Dawid aż trzy. W tym meczu zagrał również Daniel Dudkiewicz. Bardzo ważny, no Daniel Dudkiewicz zagrał, bo bardzo ważna informacja, nawet dzisiaj dotarła. Andrzej Węgłowski wyjeżdża za granicę i nie będzie występował już w barkach Orkana Strzelczykowice. To jest to, o czym wspominałem już tydzień temu. Więc myślę, że Daniel Dudkiewicz no, zajmie jego miejsce w tym zespole i to na pewno będzie no, wartościowy zawodnik dla trenera Leśkiewicza. Jeżeli chodzi o pozostałe spotkania, aha, Orkan jest jeszcze liderem, dodajmy tylko z kompletem zwycięstw i bilansem 17-2. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, Karkonosze, Jelenia Góra, Włókniarz Mirsk 0-0, Granica Bogatynia, Apis Jędrzychowice 2-1, Rezerwy Chrobrego wygrały z Piastem Wykroty 3-1, są siódme w tabeli, Zagłębie Drugie Lubin 2-0 pokonały Orle Wąsosz, Zamet Przemków, Sparta Grębocice 3-3 i GKS Warta Bolesławiecka, Stal Chocianów 0-2. Przenosimy się do klasy okręgowej. Tutaj nasz fotograf był na spotkaniu Kaczawy Bieniowice z Iskrą Księgienice. Poproszę o materiał zdjęciowy. No i tutaj może nie tyle niespodzianka, bo to takie dwa niewyrównane zespoły, ale może sam rozmiar zwycięstwa drużyny przyjezdnej, podopiecznych Remigiusza Postrożnego, 4-0 z Kaczawą, która tydzień temu napsuła mocno krwi Prochowiczance, remisując 1-1 ze wskazaniem na Kaczawę, no to 0-4 z Iskrą Księgienice, no to troszeczkę jestem zaskoczony. No ja jestem także zaskoczony, no okazuje się, że podejściu Łodeja z Księgienic, no ten zespół funkcjonuje jeszcze lepiej, no bardzo dobrze wkomponował się Adam Kocot, który dołączył do tego zespołu z Lotnika Jeżów Sudecki, no kolejne dwa trafienia w tym spotkaniu, no i
podopieczni Remigiusza z Postrzeżonego dość niespodziewanie znajdują się na czele w tabeli. No wiadomo, to może się zmienić, gdy zostanie rozegrany ten zaległy mecz, znaczy przełożony mecz Rodu Granowice z Odrą Ścinawa. No Rodu ma szansę po trzech kolejkach mieć więcej punktów niż Księgienica. No a tak, no zobaczymy. Jestem sam ciekawy, na co stać Księgienicę. No w kolejnym meczu starcie z Prochowiczanką, której nie idzie w tym sezonie, przynajmniej na początku. No i jeśli tam uda się zdobyć także komplet punktów, no to będzie ciekawie. Dodajmy tylko, że podopieczni Remigiusza Postrożnego remisowali do tej pory ze Złotoryją, zwyciężyli z Konfeksem, teraz z Bieniowicami. No i cóż, no i są, tak jak powiedziałeś, zaskakującym liderem. Można powiedzieć, że trener ma nosa i chyba trochę szczęście do napastników. W tamtym sezonie Srebrniak robił bardzo dobrą robotę, czyli udaje się, że 19 chyba bramek w całym sezonie. Teraz Kocot ma na koncie 5 bramek. I wiem, że w tym ostatnim spotkaniu trener nie mógł skorzystać z dwójki tych napastników. Nie grał Srebrniak. Ciekaw jestem, jakby wyglądała ta współpraca i czy jakby, jeżeli będzie, to jak będzie ona wyglądała między tymi dwoma napastnikami? Widzimy od początku sezonu. No, Księgienice liderują tabeli i nie ma co nad tym się rozmywać. No, Księgienice mają bardzo mocny zespół w tym momencie. No, jeśli za wynikami sportowymi, które są w tym momencie, pójdzie to, że trener Postrożny będzie miał, nie to co w poprzednim sezonie, regularnie kadrę tych 15-16 zawodników, także na wyjazdowych spotkaniach, no to wtedy Księgienice mogą na pewno sporo namieszać w tej wyrównanej lidze, jaką jest zdecydowanie klasa okręgowa w tym sezonie. Adam, poruszyłeś jeszcze jeden temat. Spotkanie Rodło Granowice z Odrą Ścinawa. Odra ma jakiegoś pecha. Najpierw no, ten pierwszy mecz na inaugurację z Gromem Gromadzeń Wielowieś 0-0. Ale to jest jedyny mecz, który udało się Odrze rozegrać. Wiemy, no sytuacja... To jest pucharowy, puchar polski. No tak, ale chodzi mi o mecze ligowe. Wiemy, że no, w Jaworze mecz nie został dokończony z takich, a nie innych przyczyn. Teraz z tego, co wiem, Rodło wystosowało pismo z prośbą o przełożenie meczu. Gdzieś no, Odrze ta propozycja nie była na rękę, nie mogli wyrazić zgody. No i taka sytuacja. Pierwszy raz się spotkałem, nie wiem, czy miałeś taką okazję. Było takie sytuacje są co sezon w niektórych ligach, że spotkania są przykładane właśnie z powodu zwolnień lekarskich poszczególnych zawodników. No, zdarza się. Nie będę wnikał do tego, czy ten, no, czy warto zaufać Robertowi Gajewskiemu, jemu zespołowi. No, nie chcę mi się jakoś myśleć, że no, gdyby ten zespół no, nie mógł skompletować co najmniej 11 zawodników na to spotkanie, to jakkolwiek szukałby jakichś usprawiedliwień i nie grałby w tym spotkaniu. No, spotkanie zostało przełożone, zostanie rozegrane w innym terminie. No i może to i lepiej, bo jeśli fakt sytuacja kadrowa nie pozwalała, nie ma co po prostu grać na siłę. Przechodzimy do kolejnego spotkania ze swoją kamerą. Byliśmy w Chojnowie na pojedynku miejscowej Chojnowianki z Czarnymi Rokitki. Zobaczmy, jak wyglądało to spotkanie. Czarni Rokitki zanotowały pierwsze zwycięstwo w sezonie 2016-2017 w klasie okręgowej. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, ponieważ w końcówce spotkania podopiecznym Zbigniewa Grzybowskiego niesłusznie podyktowano rzut karny, który został zamieniony na bramkę na 2-1. Moim zdaniem ten remis powinien paść, choćby właśnie z tego względu, że stworzyliśmy tyle samo sytuacji co przeciwnik. W drugiej połowie mieliśmy taką piłkę meczową, której nie wykorzystał jeden z moich zawodników. Natomiast no, decyzją sędziego, tak bym to powiedział, tego meczu nie zremisowaliśmy. Nie dał nam szansy go zremisować ani wygrać w tym momencie, dlatego że taka decyzja, którą zresztą będą mogli telewizowie obejrzeć za chwileczkę, wypacza sens i wypacza wynik meczu od razu. Podopieczni Zbigniewa Grzybowskiego, którzy zawodzą na początku sezonu, wiedzieli, że w derbach gminy Chojnów czeka ich trudne zadanie. Chojnowianka jak zwykle postawiła nam trudne warunki. Chłopcy bardzo mocno walczą, grają taką mocną piłkę, silną fizycznie. My próbowaliśmy na to odpowiedzieć, zagraliśmy bardzo prosto i wywieźliśmy 3 punkty. Po 3 kolejkach klasy okręgowej Czarni Rokitki zajmują 13, a Chojnowianka ostatnie, 16 miejsce w tabeli. No właśnie, Adam, to był pojedynek dwóch zespołów, które do tej pory nie punktowały, więc zapowiadały się emocje. To takie, można powiedzieć, derby też. Dwie derby miejscowości. Gminy Chojno. Tak, dwie miejscowości położone bardzo blisko siebie, więc dodawały smaczku tej rywalizacji. Spora grupa kibiców, naprawdę. Co prawda sytuacji jak na lekarstwo, bo bardziej gra w środku pola, twarda gra.
No i troszeczkę, muszę powiedzieć obiektywnie, byłem, widziałem, zresztą Państwo też mieliście okazję zobaczyć w tym materiale filmowym ten rzut karny. Moim zdaniem ewidentny błąd sędziego, no a to wypaczyło wynik, bo zamiast po jednym punkcie do Rokitek pojechały trzy, a Chojnów dalej z zerowym dorobkiem. No co by tu dużo powiedzieć, rozmawiałem o tej sytuacji dzisiaj z Bogdanem Tarefawką. No, sytuacja na pierwszy rzut oka, przynajmniej dla niego z okiem kamery, no, ewidentnie nie ma. Piłka nie wychodziła poza, można powiedzieć, pole karne. Zawodnik nie miał piłki przy nodze. Obrońca... Nie było widać jakiegokolwiek ruchu nawet obrońcy w kierunku napastnika. No, może jakieś tam dotknięcie było. To powiem tak, nie było szans chyba na przejęcie tej piłki. Ona wychodziła zupełnie poza pole karne. Nie było też innego żadnego zawodnika, który mógłby gdzieś tam tą piłkę przejąć. No, 80 bodajże 8 minuta, no szkoda. No, ciężko szukać obrony dla sędziego w takich sytuacjach, no błąd jest karygodny, no rozmawiałem, tak jak wspomniałem, z Bogdanem Tarefałko, to akurat ten mecz sędziował sędzia, na którego to jest pierwszy sezon w klasie okręgowej, no ale wydaje mi się, że trzeba wyciągać wnioski z takiego, no czy to on, czy to liniowy, no który z nich powinien zobaczyć, że żadnego karnego nie ma i no i chyba naprawdę wypadałoby powiedzieć, że 2-3 kolejki odpoczynku od klasy okręgowej, no to by była taka odpowiednia, nawet nie tyle kara, co po prostu jakieś zachowanie, żeby każdy z sędziów wiedział, że nie jest bezkarny. Adam, zobaczmy, jak grały pozostałe zespoły w klasie okręgowej. Poproszę o tabelę wyników. Dom Stowarzyszenia Siedliska pokonał u siebie Prowiczankę Prowice. To, co wspominałeś, że Prowiczanka nie jest w najwyższej formie ostatnio, potwierdza się. Przyszłość Prusice przegrała u siebie z Hutą Przemków 1-5. Chojnowianka Chojnów, Czarni Rokitki 1-2. Odra Ścinawa, Rodło Granowice, tak jak już wspomniałeś, ten mecz się nie odbył. Odra Chobienia zwyciężyła Kuźnię Jawor 4-2, przegrywając 2-0, ale udało się obrócić wynik spotkania i pierwszy komplet punktów został w Chobieni. Górnik Złotoryja, który również przegrywał na własnym boisku po 30 minutach z Gromem Gromadzeń Wielowieś 2-0, ostatecznie zremisował 2-2. To też się potwierdza się to, o czym mówiliśmy od samego początku sezonu, że te dwie drużyny gdzieś tam na pewno będą stanowiły też chyba o sile tej ligi. Konfeks Legnica, pierwszy komplet punktów, podopieczni Andrzeja Kiśla zwyciężyli u siebie z Iskrą Kochlice 2-1, a Kaczawa Bieniowice, jak już wspomnieliśmy, przegrała u siebie 0-4 z Iskrą Księgienice. Tak wygląda komplet wyników z klasy okręgowej. Jeżeli chodzi o klasę A, to tutaj też od razu przeniesiemy się do kompletu wyników. Klasa A, grupa pierwsza, LZS Buczyna, Iskra Droglowice 5-2, Wiktoria Siciny, Gwardia Białęka 2-1, Wiktoria Parchów, Zryw Kotla 6-1, Sokół Jerzmanowa, LZS Komorniki 4-4, Pogoń Góra, Korona Czernina 6-1, Płomień Radwanice, Łagoszowia, Łagoszów 3-1, Orzeł Czerna, Mieszko Ruszowice 0-8, Dragon Jaczów, Zawisza Serby 5-2. I tutaj się zatrzymam, no już kilka dni kolejek temu, na samym początku sezonu mówiłem, że Dragon Jaczów może być czarnym koniem tych rozgrywek, mówię, że poczekajmy, no wydaje mi się, że zwycięstwo nad bardzo mocnym zespołem jak Zawisza Serby, no może udowadniać tą teorię, no bo podopieczni trenera Muchy widać, że przepracowali bardzo dobrze ten okres letni, no dobrze się zaprezentowali na naszym turnieju, no i wydaje się, że mogą także postraszyć ten Płomień Radwanice, który także kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Zgadza się. Nawet sam trener Mucha w jednym z wywiadów wskazywał Płomień jako kandydata do awansu, ale też ma świadomość tego, jaką siłą dysponuje on i jego zawodnicy. Mówił o tym, że nie interesuje go nic poniżej 5. miejsca, ale mówi, że ma swój cichy cel, o którym nie chciał mówić do kamery. Myślę, że jest to pierwsza trójka, przynajmniej ja tak wywnioskowałem. Aczkolwiek widzimy, że wcale to nie są jakieś takie buńczuczne zapowiedzi. Balon, nikt tam nie dmucha żadnego balonika. Mają spokojną głowę, nikt niczego od nich nie wymaga. No i grają, i robią swoje. No robią swoje, bo pokonali zespół, który także nie ukrywa aspiracji do tego, że chciałby awansować. W tamtym sezonie byliśmy na meczu Serbach. Trener Lesiński wspominał, że... Ma na dwóch nawet, czy trzy. No ale akurat na tym ostatnim już wspominał, że w przyszłym sezonie no, chcą zagrać o awans. No, mieli bardzo dobrą wiosnę i... No i chcieli grać o awans. No tutaj Dragon Jaczów sprawił, no wydaje się, że małą niespodziankę, ale no tak często takie zespoły właśnie się budują i no właśnie tak jak mówisz, bez pompowania balonika robią swoje, zdobywają kolejne 3 punkty, no i zobaczymy, jak to będzie dalej. Adam, przeanalizowaliśmy wszystko to, co działo się do klasy A, do grupy pierwszej.
Myślę, że jest to odpowiednia pora na krótką przerwę. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Witamy Państwa w drugiej części dzisiejszego programu Piłkarskie Niższe Ligi. Tą część rozpoczynamy od analizy tego, co działo się w drugiej grupie legnickiej A-klasy. I tu ze swoją kamerą byliśmy na pojedynku Sparty Rudna z Kamposem Lusina. Poproszę o materiał wideo. Podopieczni Roberta Malaskiego od samego początku narzucili swój styl gry i szybko wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Potem czerwoną kartkę ujrzał jeden z zawodników Sparty, jednak i to nie przeszkodziło drużynie z Rudnej wysoko wygrać spotkanie. Troszkę na pewno pokrzyżowała, taktyka miała być troszkę inna. Można powiedzieć, że osobiście troszkę pomogłem przeciwnikowi, bo po moim błędzie kolega z drużyny dostał czerwoną kartkę. No ale mówię, mamy na tyle zespół w chwili obecnej mocny, że daliśmy radę i nie ma co mówić. No, mamy ekipę taką do grania na chwilę obecną, że powinniśmy powalczyć o awans. Chociaż to nie jest na 100%, bo tak jak mówię, sezon temu też mieliśmy bardzo mocną na pierwszą rundę. W drugiej rundzie się troszeczkę posypało. Jeżeli teraz zawodnikom będzie zależało, podejdą troszkę poważniej niż w tamtym sezonie, a szczególnie w drugiej rundzie będziemy do końca w takim zestawie, w takim składzie, jak jesteśmy teraz, no to śmiało powalczymy o awans i tak jak ten mecz, to postaramy się inną, może nie tak wysoko, no ale wiadomo, że trzeba będzie o zwycięstwo powalczyć. No i będziemy walczyć o to zwycięstwo. Meczu z Kamposem Lusina swoją szansę dostali również rezerwowi drużyny z Rudnej. Troszeczkę świeżości wnieśli młodzi zawodnicy, to akurat dzisiaj ci, co wchodzili zawodnicy, to byli juniorzy, którzy skończyli wiek juniora i wspomagają dziś naszą drużynę, no na nich na przyszłości liczymy. No mam nadzieję, że powoli będą wchodzić i tak w każdym meczu, nie tylko w tym, gdzie gdzieś tam większym wynikiem wygrywamy, dopiero wchodzą tylko przy 1-0, czy nawet kiedy trzeba będzie pomóc, jak będziemy remisować czy przegrywać, to też sprawdzą się i powolutku będą wchodzić w mecze i będą nam pomagać. Kolejnym rywalem Sparty Rudna będzie Unia Miłoradice. Adam, co tutaj dużo mówić, no pokaz siły, faworyt tej ligi nie zawiódł. Grając 60 minut w osłabieniu, potrafił wbić przeciwnikowi 11 bramek. Z tego 9 już grając w dziesiątkę. Nie chciałbym się chyba pastwić nad drużyną z Lusiny, bo dla nich ten nowy sezon w A-klasie po awansie jest bardzo ciężki. No z tego co wiem, udało ci się dowiedzieć, to zespół z Lusiny ma problem z tym, żeby chociaż raz w tygodniu spotkać się i potrenować. Zespół z Lusiny tak naprawdę nie trenuje w ogóle, no, a druga sprawa to ciężko jest tu mówić podobna sytuacja sportowym. Jest jeszcze jak ze Zjednoczonym i Snowidze. Z poprzednim sezonie tak, że Lusina ma 70 km praktycznie na każdy mecz ligowy, została wrzucona do tej grupy drugiej, choć wolała grać w grupie trzeciej. No i wiemy, jak to się często kończy. No. Nie ma wyników. I trzeba jeździć na mecze po 70 km w jedną stronę. No to na pewno. No tak jak w takiej Rudnej dostać 11 bramek. No, no na pewno ciężko. Ciężko jest się zmotywować, żeby na kolejne spotkanie znów wsiąść do busa i pojechać. No tak, ciężko, no mówię, nie ma co się pastwić. W każdym razie Sparta potwierdziła swoje aspiracje, bo powiem tak, dobra jednostka treningowa. Grasz 60 minut w osłabieniu i potrafisz 6-9 bramek niezależnie od rywala. No to na pewno trener może być zadowolony ze swoich podopiecznych. No tak, może być zadowolony, a teraz przed Spartą także kolejne wyzwanie, no, Unia Miłoradice. Unia Miłoradice, która ma również komplet punktów i na meczu, której byliśmy również z naszą kamerą. Zgadza się. Ale najpierw to, co udało się uwiecznić aparatem naszemu fotografowi i karmiło Gostowice, ZZPD Górnik Lubin. Poproszę o materiał zdjęciowy. No Adam, chciałoby się rzec, sezon jak każdy inny dla Górnika, niestety. Niestety, podkreślam to. Wydaje się, że nawet gorszy niż poprzedni start, niż w poprzednich sezonach. No wtedy jakoś utrzymywali się chociaż w czołówce, można powiedzieć w czołowej szóstce, siódemce. No teraz to nie wygląda za dobrze. No zobaczymy, jak to będzie przy kolejnych meczach. No, no 7-1 przegrana z Beniaminkiem, no jeśli można nazwać i kara Miłogosowice Beniaminkiem, widzieliśmy dopiero po raz kolejny. Przy wyniku 6-0 udało się strzelić bramkę kontaktową. A tak patrzę, widzę na tych zdjęciach właśnie Grześka Szczęsnego, który gdzieś tam grywał w Prowiczance. No nie można powiedzieć, że zespół był chyba mocno osłabiony. No tak, był Karol Grasz, który miał grać w zamecie Przemków.
No, naprawdę, no, ciężko powiedzieć jak... No to chyba jednak można powiedzieć inaczej. To jest chyba pokaz siły i kara Michał Gostowice i tego, że ten zespół będzie ze Spartą Rudna bił się chyba do końca o awans. No, powiem tak. Teraz też myślę, że Ikara czeka jakieś tam wyzwanie, bo zmierzą się ze Spartą Parszowice. Taki ciekaw jestem właśnie, na co stać i jednych, i drugich, no bo i Spartę... Obydwa zespoły dysponują bardzo silnym, ofensywnym zestawieniem. No, naprawdę obydwa zespoły mają w swoich kadrach zawodników, którzy potrafią grać piłkę i potrafią bardzo dobrze grać w ofensywie. No tutaj to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Życzę no, sobie, aby oba zespoły były w pełnych składach. Powiem ci szczerze, to naprawdę może być dobre spotkanie. I tak jak mówisz, no, siła ofensywna jednych i drugich jest dosyć spora. Więc no, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Ja też jestem ciekawy, bo tam, tak jak mówię, no, to będzie taki sprawdzian. No, wydawało się, że mecz z Górnikiem może być już takim sprawdzianem. No, okazało się, że IKR zdał go bardzo dobrze. Czekamy na kolejne. No, ostatecznie pod koniec rundy dopiero IKR zagra ze Spartą Rudna, a to już będzie, wydaje się, mecz naprawdę na noże. Postawkę. Na noże. Adam, wcześniej wywołałeś do tablicy Unię Miłoradzice, która swój mecz rozgrywała z Albatrosem Jaśkowice. Tam byliśmy ze swoją kamerą. Poproszę o materiał wideo. Unia Miłoradzice jest największą niespodzianką grupy drugiej Legnickiej A-klasy. Drużyna z gminy Lubin po trzech kolejkach sezonu 2016-2017 ma na swoim koncie komplet punktów. W ostatnim meczu Unia wygrała 4-2 z Albatrosem Jaśkowice. Ciężki mecz, ale ułożyło się wszystko ok. Przegrywaliśmy 1-0. Chłopaki pokazali moc i do przodu. Zadowolony z występu swojej drużyny nie był natomiast szkoleniowiec Albatrosa Edward Gromuł. No było bardzo słabo. No. Dostaliśmy jedną bramkę, sami żeśmy sobie strzelili drugą, potem był karny. No i po meczu, nie? Przegrywając 3-1 w pierwszej połowie, druga połowa była 3-2 i następnym babol wpada wina naszego bramkarza, jest 4-2, jest po meczu. Teraz przed Unią Miłoradzice bardzo ciężkie zadanie, ponieważ najbliższy weekend spotkanie z głównym faworytem do awansu, Spartą Rudna. To jest ta klasa, ciężko się poddawać przy takimkolwiek meczem. Przyjeżdżają, jedziemy po swoje, 3 punkty zostają, miejmy nadzieję. Nie ma co się kłaść, rywal jak rywal. Gramy w piłkę, no zobaczymy. Niedzielne spotkanie między Spartą Rudna a Unią Miłoradzice rozpocznie się o godzinie 15. Czyli Adam, przed nami starcie dwóch niepokonanych zespołów. Mówiliśmy o Ikarze. Dwóch zespołów, które nawet nie straciły punktu. No, dokładnie. Także dwa zespoły z kompletem zwycięstw. My tutaj zacieramy ręce w takim razie chyba na dwa spotkania. Sparta Parszowice i Ikar Miłogostowice. No i trzeba powiedzieć, chyba że też jesteśmy ciekawi tego, jak Unia Miłoradzice wypadnie na tle Sparty Rudna. Ja wiem, że może do tej pory nie grali piłkarze Unii z jakimiś wymagającymi przeciwnikami, no ale tak jak wspomniałeś przy okazji pierwszej części, czasami jest tak, że idziesz siłą rozpędu, zdobywasz 9 punktów w pierwszych 3 meczach, gdzieś tam te pokłady energii się zwiększają, gdzieś zawodnicy wydobyli z siebie może dodatkowe, wykrzesali dodatkowe pokłady energii, siły, umiejętności, wspięli się na wyżyny. Kto wie, może akurat. Może akurat, tak ale ułoży. Rozmawiałem z chłopakami z Rudnej, no mówią, że no, są pewni siebie i mówią, że wybiją z głowy te komplety punktów Unii Miłoradzice, chociaż myślę, że to było troszeczkę takiej bardziej śmiechu, no na pewno podejdą do tego spotkania bardzo poważnie, żeby wygrać to, no bo są pomni tego, co było w poprzednich sezonach właśnie w takich spotkaniach. Sparta Runa traci, zaprzepaściła awans do klasy okręgowej. Adam, w tej grupie byliśmy jeszcze ze swoją kamerą na jednym spotkaniu. Relaks Szklary Dolne, Czarni Dziewiń. Poproszę o materiał wideo. Czarni Dziewiń odnieśli pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie 2016-2017. Drużyna z gminy Ścinawa pokonała Relaks Szklary Dolne aż 5-0. Zadowoleni z takiego wyniku nie mogli być gospodarze tego spotkania. Czy ja wiem, czy jakieś przyczyny są specjalne, no po prostu jeżeli prosimy do meczu, musimy być łatwiej. No stawialiśmy sobie mecz po prostu, no za mało chęci, za mało strzałów. No też powiedzieć, że powie już, padliśmy, padło kilka bramek głupich. No się skończył mecz. Całkiem inne nastroje panowały w drużynie z gminy Ścinawa. No cieszę się z tego wyniku, bo to naprawdę jest fajny wynik. I przede wszystkim moi młodzi zawodnicy pokazali charakter gry, gdzie nie było tego charakteru, jak graliśmy z Oborą. Nie wiem, jaka była przyczyna, w każdym razie dzisiaj się spisali na 200%. Wszyscy byli pełni dyspozycyjni do gry. Czarni to jedna z najmłodszych drużyn w grupie drugiej Legnickiej B-klasy, dzięki czemu w przyszłości ma nadawać ton tym rozgrywkom. Powiem inaczej, tradycyjnie prysowe trzeba zawsze płacić. I w drugim sezonie zaczęła drużyna funkcjonować tak to, co my oczekujemy. To znaczy zwierzchnicy drużyny.
W tej chwili mówię, mamy chyba najmłodszy zespół, jaki może być w A-klasie. I na tym bazujemy. I tutaj podejrzewam, że za 2 lata będzie potężny efekt z nich. Kolejnym rywalem Czarnych Dziewiń będzie Orzeł Mikołajowice. Adam, słyszeliśmy z ust prezesa zaangażowanie na 200%. No nie ma się co dziwić. To był pojedynek zespołów, które do tej pory jeszcze nie punktowały. No powiem tak, ja mówiłem, że byłem ciekaw tego przed sezonem, jak Czarni będą się prezentowali właśnie w tej pierwszej rundzie, bo potrafili napsuć krwi właśnie w zakończonym poprzednim sezonie wielu zespołom. No tutaj ciężkie wejście w sezon, bo 2 porażki. Teraz udało się wygrać i to zdecydowanie 5-0. Udało się wygrać zdecydowanie, no ale teraz kolejne spotkanie Orzeł Mikołajowice, no, to naprawdę kolejny wyzwanie tak naprawdę dla tej drużyny, młodej drużyny, tak jak mówił prezes Wielgórka. No zobaczymy, jak to będzie dalej. No szkoda troszeczkę relaksu, no relaks. No jak co roku, no, gra można powiedzieć słabo, a potem nagle jeden mecz i wystrzeli. No w tym momencie drużyna Roberta Czukieskiego, no wciąż czeka na ten pierwszy wyłam z tej teorii właśnie, że słabszych występów. No by to wydarzyło się jak najszybciej, żeby ta drużyna no, nie miała zbyt dużych strat punktowych do pozostałych zespołów. Adam, zobaczmy, jak wyglądał komplet wyników z tej serii spotkań w tej drugiej grupie Legnickiej A-klasy. Unia Miłoradzice, Albatros Jaśkowice 4-2, Sparta Rudna, Polgę Olusina 11-1, Fortuna Obora, Błękitni Koskowice 5-4. Zatrzymam się na chwilkę, bo tak jak mówiliśmy, no, po tym bardzo ciężkim początku w tej A-klasie widać, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Może teraz rywal był troszeczkę niżej notowany, ale to już drugie zwycięstwo z rzędu podopiecznych Grzegorza Jacha. No i zobaczymy, na co ich stać w dalszych spotkaniach. Relaks Szklary Dolne, Czarni Dziewiń 0-5. Orzeł Mikołajowice, Sparta Parszowice 1-1. Tutaj ty ostrzyłeś zęby sobie na to spotkanie i faktycznie potwierdziło się. Przewidziałem wynik na fanpage'u Sparty Parszowice. No, jeden z portali typował zwycięstwo Orzeł Mikołajowice. Ja od początku wiedziałem, że tam będzie remis. No taki typowy mecz na remis, wydaje mi się, i to się potwierdziło. I Karmiu Gostowice, Górnik Lubin 7-1, Wilki Różana, Mewa Kunice 2-2, KS Legnickie Pole, Zryw Kłębanowice 2-0. Adam, zatrzymujemy się przy zrywie, czy odpuszczamy? Nie, odpuszczamy na razie chłopakom. Myślę, że w najbliższym czasie uda nam się udać do Kłębanowic. Zobaczymy od środka, co tam się dzieje i wtedy będziemy mogli jakieś opinie. Patrząc na skład, no to wydaje się mocny. No ale z gry, no na razie podopieczni Dominika Łysaka nie zachwycają. No nie zachwycają, ale tak jak wspomniałem, no udajmy się na spokojnie na którejś ze spotkań z Rewą Kłębanowice, zobaczmy, jak to wygląda od środka i wtedy oceniajmy, no drużyna, która ma tak dobrych zawodników, tak wartościowych, no gra słabo, no to można powiedzieć, nic więcej na razie bym chyba nie wyrokował. Adam, przenosimy się do trzeciej grupy Legnickiej A-klasy. Tutaj mamy dla Państwa zdjęcia ze spotkania Orła Zagrodno z Parkiem Targoszyn. Poproszę o materiał. No i tutaj Orzeł wygrał u siebie 2-1, aczkolwiek no nie było łatwo. Początek należał co prawda do miejscowych. No i to oni schodzili na przerwę z jednobramkową przewagą. Ale ta druga połowa źle się dla nich ułożyła, ponieważ no w przebiegu całej połowy stracili aż 3 podstawowych zawodników, przepraszam, 2. I plus jednego zmiennika, który pojawił się na boisku, 3 kontuzje, no to na pewno też utrudniło sprawę. Jeśli chodzi o Park, no to Park przycisnął mocno, udało im się strzelić bramkę na 1-1. No ale ta radość z tego remisu trwała krótko, bo 6 minut. No i Orzeł ostatecznie zwyciężył 2-1, a bramkę na wagę 3 punktów zdobył Grzegorz Sokołowski. Jak to było napisane na stronie internetowej, w swoim stylu głową, czyli zawodnik, który gdzieś w tych pojedynkach główkowych bryluje. Adam, zaskoczony, że Orzeł zwyciężył? Obydwa zespoły prezentowały w poprzednim sezonie już podobny poziom sportowy. Wydaje się, że w tym będzie podobnie, dlatego wyrównane spotkanie i akurat Orzeł na swoją korzyść przesądził w ostatnich minutach losy spotkania, więc nie można tego nazwać w żadnym wypadku niespodzianką. Adam, zobaczmy, jak prezentują się wyniki z tej serii spotkań w trzeciej grupie Legnickiej A-klasy. I tak, Czarni, 2 Rokitki,
Czarni 2 Rokitki, Bazalt Piotrowice 5-2, Skora Jadwisień, Zjednoczeni Snowidza 6-0, Rataj Paszowice, Błękitnik Kościelec, mecz nie odbył się, Radziechowianka Radziechów, Burza Gołaczów 4-1, Feniks Pielgrzymka, Wilkowianka Wilków 0-2, Orzeł Zagrodno, Park Targoszyn 2-1, Nysa Wiadrów, Huragan Proboszczów 2-1, GKS Męcinka, Sokół Krzywa 3-2. Tutaj w tej trzeciej grupie legnickiej klasy byliśmy, nasz fotograf był na jednym spotkaniu, na Czarni Rokitki, rezerwy Czarnych Rokitek grały z Bazaltem Piotrowice. Poproszę o materiał zdjęciowy. Adam, można powiedzieć, że Czarni to takie trochę objawienie tej trzeciej grupy legnickiej A-klasy. Trzecie zwycięstwo z rzędu, tym razem 5-2. Wcześniej pokonywali Błękitny Kościelec i Zjednoczonych Snowidza. No, tym razem kolejny komplet punktów i są wiceliderem. Nie potrafię tego zrozumieć. Muszę powiedzieć szczerze, no, słabo występujący zespół w klasie okręgowej, a w A-klasie, która jest teoretycznie szczebel niżej tylko, no, drużyna zdobywa komplet punktów i idzie jak równy ze Skorą Jadwisień i z GKS-em Męcinką, które no, były już przed sezonem faworytem do awansu w tej lidze. No, naprawdę ciężko jest to jakkolwiek wytłumaczyć. No, ale ważne, że rezerwy Rokitek grają dobrze i zobaczymy, jak to będzie dalej w spotkaniach z tą czołówką tabeli. No, Bazalt Piotrowice, no, porażka i czekamy na kolejne mecze. Jeżeli chodzi o Czarnych rezerwy, to ciekaw jestem, czy trener Grzybowski, że tak powiem, korzysta systematycznie z tych zawodników, którzy na co dzień występują w A-klasie, no bo dla podopiecznych Zbigniewa Grzybowskiego ten sezon, na przynajmniej początek, jest na razie ciężki. No, te pierwsze punkty w Chojnowie, ale to też przy dużym szczęściu. No a rezerwy idą jak burza. No nie wiem, tak jak wspomniałem na początku, no ciężko jest to racjonalnie wytłumaczyć. No, trzeba się cieszyć, że zespół rezerw, bardzo młodzi zawodnicy, no, których widzieliśmy także na naszym turnieju, bo to było tak pod rezerwy Czarnych Rokitki, no, spisują się bardzo dobrze i zobaczymy, może kolejni zawodnicy będą dołączać do tego i drużyny trenera Grzybowskiego. No i kto wie, być może wybiją się jeszcze wyżej. Czas na B-klasę, grupa pierwsza. Tu ze swoją kamerą byliśmy na spotkaniu Wiktorii Tymowa z Błyskawicą Luboszyce. Poproszę o materiał wideo. Wiktoria Tymowa i Błyskawica Luboszyce wciąż pozostają bez wygranej w grupie pierwszej legnickiej B-klasy. W niedzielnym meczu, choć to Błyskawica prowadziła do przerwy, to ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2-2. No nie wyglądało to najgorzej, a no mówmy sobie szczerze, w zeszłym sezonie nam posypał się całkowicie skład, budujemy drużynę od nowa, mamy dużo nowych zawodników i staramy się wprowadzać nowe zasady. Jak na, nie na B-klasę, czyli grać piłką, starać się wymieniać jak najwięcej podań. No brakuje nam sytuacji, no, i wykończenia. Błyskawica Luboszyce w poprzednim sezonie była jedną z czołowych drużyn grupy pierwszej legnickiej B-klasy. W tym sezonie spisują się jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań. Chyba wypadek przy pracy, tak naprawdę sami nie wiemy, skąd to się wzięło. I przed tym meczem powiedzieliśmy sobie, że no może już chyba wystarczy tych wypadków przy pracy i może czas odbudować się w Tymowie, gdzie przeciwnik dosyć trudny i wymagający. Po trzech kolejkach grupy pierwszej legnickiej B-klasy Wiktoria Tymowa zajmuje 8, a Błyskawica Luboszyce 10 miejsce w tabeli. Adam, chyba można powiedzieć, że patrząc na te dwa zespoły, to chyba bardziej Błyskawica na razie zawodzi w tym sezonie. No, Błyskawica zawodzi w tym sezonie zdecydowanie. No, w poprzednich rozgrywkach, nawet do rundy wiosennej, no, drużyny z Luboszyc, no, wydawało się, że można upatrywać jednego z faworytów nawet do awansu. No, drużyna grała w czołówce. Rozmawiałem z trenerem Błyskawicy. No, mówił, że sam nie wie, co się dzieje. No, liczą, że w końcu się odbiją i że dość już tego rozdawania punktów swoim rywalom. No, w tym momencie się nie udało, choć mieli do tego idealną szansę. Prowadzili po pierwszej połowie. No, zobaczymy, jak będzie w kolejnych spotkaniach. Poproszę o tabelę z wynikami z tej pierwszej grupy legnickiej B-klasy. Wiewrzowianka Wiewierz, Błysk Studzionki 4-2, Wiktoria Borek, LZS Żelazny Most 4-3, mecz pełen emocji, Wiktoria Tymowa, Błyskawica Luboszyce 2-2, Tęcza Kwielice, Kłosmos Korzyn 0-2, Sparta Przedmoście, Odra Grodziec Mały 2-2, Sokół Niechlów, LZS Redków 3-7, no, pauzowała w tej kolejce drużyna Skarpy Orsk. A bardzo, bardzo ważne spotkanie Wiewierzanki, Wiewierz z Błyskiem Studzionki. No, dwa zespoły, które przewodziły ligowej stawce. No, Wiewierzanka wygrała ten mecz, no i zrzuciła, można powiedzieć, niespodziewanego dotychczasowego lidera Błysk Studzionki. No i to ona przewodzi w walce o awans do klasy.
Adam, druga grupa. No i tutaj na razie nie zawodzi faworyt, ale o tym za chwilkę. Poproszę o materiał zdjęciowy z pojedynku Unii Szklary Górne z amatorem Wierzchowice. No i tutaj też dużo obiecywaliśmy sobie po tym meczu. To taki test mecz dla Unii Szklary Górne, która, jak wiemy, tamten sezon nie do końca udany, ale ten prowadziła się rewelacyjnie. Przypomnijmy, jeżeli chodzi o te dwa pierwsze spotkania, to takich wyników można było się spodziewać, ale no, pokonanie już amatora Wierzchowice 4-1 po bramkach Sobczyka, po dwóch bramkach Sobczyka, po jednej bramce Łojka i Kogusa, to na pewno dobry wynik, który też na pewno pokazuje siłę tego zespołu. No tak, wzmocnienia dokonane z Arki Trzebnice zawodników, którzy występowali tam wcześniej. No to jak Krystian Sobczyk, no widać dwie bramki, na pewno wartościowy gracz w tym zespole. No i Unia idzie po swoje. Unia idzie po swoje, pokonała drużynę, która ma się liczyć w tym sezonie w walce o awans, która miała komplet punktów po spotkaniach z Kuprytem 0-2, Sucha Górna i Transportowcem Kłopotów Osiek. No i zrobiła swoje, ma 9 punktów na koncie, bardzo dużo strzelonych bramek i no i teraz jedzie na mecz z rezerwami za metu. No, które w tamtym sezonie też były groźne. No były groźne, ale w tym sezonie widać, że ten zespół, podobnie jak pierwsza drużyna w czwartej lidze, no, na razie szuka jakiegoś swojego rytmu. No, wiem, jak to jest z drużynami rezerw. No, często może się okazać, że taki zespół właśnie odpali, by sprawić niespodziankę. Jeżeli chodzi o pozostałe zespoły w tej grupie, to no, ze swoją kamerą byliśmy na spotkaniu Wiktorii Niemców w Siedlce z Hajdukiem Kłobuczyn. Poproszę o materiał wideo. LKS Niemców Siedlce zremisował z Hajdukiem Kłobuczyn w meczu trzeciej kolejki grupy drugiej legnickiej B-klasy. Drużyna z gminy Lubin wciąż pozostaje niepokonana w tych rozgrywkach. Mamy dość teraz już solidną drużynę, przez dwa sezony, już teraz drugi sezon gramy, a więc no, powinno być tylko lepiej, nie? Tak jak zawsze mówię, mamy się tym bawić, nie? Jeśli są jeszcze do tego przychodzą wyniki, no to tylko się z tego trzeba cieszyć. Hajduk w poprzednim sezonie bardzo długo pozostawał niepokonany. W tym spisuje się jednak zdecydowanie słabiej. Trochę zmian było, dwóch zawodników opuściło nasze szeregi. No ale zarejestrowanych mamy 20 ludzi. Tak jak mówiłem, no ciężko się zebrać na te mecze i tak gramy jak gramy. Po trzech kolejkach grupy drugiej legnickiej B-klasy LKS Niemców Siedlce zajmuje 8, a Hajduk Kłobuczyn 12 miejsce w tabeli. Adam, Wiktoria, no na razie ciężko coś więcej powiedzieć. Teraz zremisowała z Hajdukiem Kłobuczyn, wcześniej wygrała z Koźlicami, no i miała pauzę. Myślisz, że stać ten zespół na to, aby włączyć się do walki o te czołowe lokaty? Stać na walkę o czołowe lokaty, myślę, że większość drużyn w B-klasie, no wiemy, jak to wygląda. No, drużyna z Niemstowa i Siedlec no, wzmocniła się w przerwie letniej. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach, no, zwłaszcza gdy będą grali z drużynami z czołówki tabeli, no i co zaprezentują w tych meczach. Zobaczmy, jak wygląda komplet wyników w trzech grupach B-klasy, w tej drugiej, trzeciej i czwartej. Poproszę. Najpierw grupa druga, klasa B, Kupryt, Sucha Górna pauzował. Transportowiec Kłopotów wygrał z rezerwami zamętu Przemków 4-2, Unia Szklary Górne, Amator Wierzchowice 4-1, Stal Druga Chocianów, GLKS Gaworzyce 11-2, NZS Nowa Wieś Lubińska, Huza Raszówka 1-1, Perła Potoczek, Kalina Sobin 4-1, LZS Koźlice, Kryształ Chocianowiec 2-2, Wiktoria Niemców, Hajduk Kłobuczyn 1-1. Zobaczmy od razu tą trzecią grupę. Polonia Ernestynów, Gryf Olimpia Krotoszyce 5-5, Płomień Michów, Sparta Osetnica 2-1. Michów, który nie tak dawno, dwa tygodnie temu... Start Osetnica, nie Sparta. Start Osetnica, ale Płomień Michów już widać, tutaj miał większe problemy niż w Nowej Wsi Złotoryjskiej. 2-1, no ale komplet punktów. Kolejny, Orlik Okmiany, Huragan Nowa Wieś Złotoryjska 3-3. Znowu Wieś, Nowa Wieś Złotoryjska podniosła się po dwóch bardzo wysokich porażkach. Olimpia Olszanica, Iskra 2 Kochlice 6-9. Sokół 2 Krzywa, Iskra Niedźwiedzice 4-0. Mewa Goliszów, Czarni Miłkowice 0-11. LZS Biała, Lubiatowianka Lubiatów 2-3. Czwarta grupa, rezerwy Ikara Miłogostowice przegrały z LZS Budziszów Wielki 1-5. Cicha Woda Tyniec Legnicki, Zjednoczeni Gościsław 0-2. Poldera Damianowo, Czarni Golanka Dolna 3-2. Orzeł Pichorowice, Orzeł Konary 0-3. Gama Ujazd Górny, Unia Rosochata 0-9. Chełmy, Chełmiec Piotrowice, Korona Kawice 3-1. Kuźnia Druga Jawor, Krokus Kwiatkowice 1-6.
Adam, no tutaj zdecydowany faworyt ostatnio, Krokus Kwiatkowice, robi swoje i wygrywa. No, robi swoje, podobnie jak w grupie trzeciej, Czarni Miłkowice. No, też przed sezonem już wspomniałem, że ten zespół bardzo fajnie się buduje w przerwie letniej. No, obydwa zespoły przewodzą, podobnie jak Unia Szklary Górne, no, wydają się być faworytami do awansu. No, na tą chwilę wydaje się, że najciężej o takiego głównego faworyta do awansu w grupie pierwszej, o której wspominałem, że moment, w tym momencie jest Wieżanka, wiesz, oraz w grupie piątej, no, meczu na szczycie Nowy Kościół wygrał z Lipą, która walczyła z Feniksem Pielgrzymka w poprzednim sezonie o awans. No właśnie, wywołałeś do tablicy, więc przenosimy się do piątej grupy Legnickiej B-klasy i tutaj zbiorczy materiał zdjęciowy z trzech spotkań, z najciekawszych spotkań naszym zdaniem z tej serii meczy. Poproszę o materiał zdjęciowy. I tutaj Sokół, Sokołowiec z rezerwami Górnika Złotoryja. 12 zespół, ostatni w tabeli, Sokół Sokołowiec nie dał rady rezerwom Górnika i przegrał ostatecznie 1-5. Pierwsze zwycięstwo rezerw Górnika Złotoryja, to też chyba taka troszeczkę niespodzianka, że dopiero teraz te pierwsze punkty. No właśnie tak dziwnie wygląda. No, drużyny, które spisują się słabo w klasie okręgowej, punktują w niższych ligach, a drużyna, która jest bardzo silna, Złotoryja, co prawda, no nie wygrywa tych spotkań, bo w Kronie nawet u siebie zremisowała, no ale pokazuje się z bardzo dobrej strony, to za to rezerwy no, grają słabo na tym najniższym szczeblu rozgrywkowym, więc nie wiem, czy to jest nawet spowodowane, no ale to jest urok B-klasy. Kolejne spotkanie, na którym był nasz fotograf, to LZS Nowy Kościół, LZS Lipa. To o tym meczu już mówiłeś wcześniej. Mecz na szczycie. Po tej serii spotkań jest to pierwszy i czwarty zespół tej tabeli. Myślę, że oba zespoły to murowani kandydaci do tego, aby stanąć na podium. No i tutaj LZS Nowy Kościół wygrał 2-1. No, jedyny zespół, który ma tak naprawdę komplet zwycięstw. No tak, szansa na komplet punktów miała jeszcze Tatra Krzeniów, która przegrała z przyszłością Dwa Prusice. No ale tak wspomniałeś, bo właśnie wydaje się, że Nowy Kościół no, sprawił niespodziankę. No, dla mnie, no wiemy, że byłeś ostatnio nawet na jednym z meczów tam. No, ale z rezerwami Górnika Złotoryja właśnie. Lipa no, do samego końca czyhała na to potknięcie Feniksa Pielgrzymka w poprzednim sezonie, by ich wyprzedzić i awansować do klasy. Pamiętam taki mecz pomiędzy tymi zespołami, zakończony wynikiem 4-4, dobrze? Bodajże tak. No, rewelacyjne było spotkanie. No, rewelacyjne spotkanie, no ale liga będzie ciekawsza, wydaje się. I Lipa znów musi gonić, więc dobrze dla całej rywalizacji, że wydaje się, że ten Nowy Kościół ucieka i zobaczymy, jak to będzie dalej. No to zobaczmy, jak prezentuje się komplet wyników z tej serii spotkań. Sokół Sokołowiec, Górnik 2 Złotoryja 1-5, Przyszłość 2 Prusice, Tatra Krzeniów 4-3. Tak jak wspomniałeś, pierwsza porażka Tatry w tym sezonie, Płomień, Nowa Wieś, Grodziska, Iskra, Jerzmanice, Zdrój 7-0. Platan Sików, LZS Dobków, mecz nie odbył się. Orzeł Wojcieszyn, Lechia, Rokitnica 2-2. LZS Nowy Kościół pokonał u siebie LZS Lipę 2-1. No i jest samodzielnym faworytem z kompletem zwycięstw. Pora na to, aby zakończyć dzisiejsze wydanie programu Piłkarskie Niższe Ligi. Żegnają się z Państwem Radosław Salamon oraz Adam Michalik. Dziękujemy za uwagę.